zdrowia, szczególnie dla normalnych, no i szczególnie dla tych, którzy nie będą obchodzili świąt dziękczynienia w tym roku w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, święta dziękczynienia, no to jest czwarty czwartek listopada. Wybory są zawsze w pierwszy wtorek, po pierwszym poniedziałku listopada. No, czas leci, czas leci. 70 milionów głosowało na Trumpa. 70 parę milionów, się troszeczkę więcej głosowało albo szukało, że głosowało na Bidena, no ale życie się toczy dalej. No i jak to się życie toczy? W Kalifornii jest to stan, który ma jeden z najbardziej takich twardych, restrykcyjnych, ograniczonych zachowań, no rozkazów można powiedzieć dla ludności, dla Kalifornijczyków, co mogą robić, co nie mogą robić. Tam polecają, żeby nawet w rodzinie, no to jeść, zdejmować maseczkę, ugryźć, zakładać maseczkę, no głupoty ogólne są. No i tam jest socjalista demokrata Gavin Newsom, no i on właśnie to wszystkie rzeczy rozkazuje. On rozkazuje, no ale był złapany, no nagrano go, sfilmowano, zdjęcia zrobiono. Kiedy był na przyjęciu 12 osób w Napa Valley. Napa Valley, no to jest ten region kalifornijski, gdzie mają dużo winnic, także tam wina są znane. No i on jest tym typowym komunistą, socjalistą, lewakiem, który mówi, rób to, co ci mówię, ale nie rób to, co robię. No to jest ta hipokryzja lewactwa. Wszystkim każe się zachowywać, ale sam się nie musi zachowywać. On nie jest tylko jedynym z tych gubernatorów, polityków, ludzi, którzy nakazują innym. Newsom poszedł, on był właśnie, widziano go w restauracji, która się nazywa Francuska Pralnia. No ale tak samo w Kalifornii za moment była delegacja polityków socjalistycznych, polityków demokratów, którzy polecieli na Hawaje do resortu na konferencję w tym czasie, kiedy wszyscy wszystkim mówią, żeby ograniczyć podróże, jeżeli nie są takie krytyczne i nie są wymagane. Tak, także to jest no, bandytyzm, tak? Bandytyzm polityczny, bandytyzm lewacki. W Nowym Jorku następny demokrata, socjalista, major Bill de Blasio, no to on chodził do siłowni, no i tam ćwiczył na maszynach w tym czasie, kiedy wszystkim innym pozamykał siłownię, no i nakazywał, żeby właśnie nigdzie nie chodzili. Czarownica Nancy Pelosi, to ona jest przewodniczącą Partii Socjalistycznej, no już ma 70-80 lat, też wszystkim zabrania chodzić do fryzjera, ale sama poszła, tak? Tam cały ten salon fryzjerski to później zamykali, zbankrutował, jakoś strasznie nieprzyjemnie się skończyło dla właściciela, tylko dlatego, że pokazał, że Nancy, czarownica Pelosi, łamie to, co sama innym nakazuje. Majorka Lori Lightfoot z Chicago, no to ona ze swoją żoną też poszła do fryzjera, a wszystkim innym nakazuje, żeby do fryzjera, siłowni, na ulicy nigdzie nie chodzili. Także to takie typowe lewackie zachowanie. No i teraz w Thanksgiving na pewno będzie dużo większych przykładów z tego. No bo jak to będzie? No dużo ludzi powie swoim babciom, dziadkom, żeby nie przychodzili, no bo po prostu dla zdrowia. No ale w wielu rodzinach, wśród wielu znajomych będą mieli te święto, będą się spotykali. Jacyś też dalsza rodzina przyjedzie z nienacka na tego indyka i na inne przystawki.
No i będzie, będzie w prasie, będzie dużo, dużo takich, takich sytuacji. I takich wyłapywać, no dobrze jest ich wyłapywać, no bo to jest jednak, to jest chamskie, chamskie po prostu napierniczanie społeczeństwa, chamskie napierniczanie obywateli i z taką hipokryzją, no to to jednak jest trudno im przebaczyć. No ale gdzie jest problem? No problem jest taki, że w zasadzie takie jednorodne zakazanie na cały naród, na cały stan. Stan Kalifornia ma 50 parę milionów, Ameryka ma 300 milionów. Także taki zakaz bez podzielenia, kto, gdzie, jak, w jakim wieku, w jakiej chorobie, to jest wszystko, wszystko jest, jest bez sensu. Wiadomo, wiadomo, że ludzie, ludzie się denerwują i to jest do zrozumienia. Kiedy, kiedy zobaczą, że polityk jest złapany, że robi to, co namawia innych, że, żeby nie robili. No ale ta panika 19, cały ten COVID-19, no to jest jednak dużym problemem jest to, że nakazują najróżniejsze głupoty, które mają małe, małe znaczenie. No, CDC, czyli te, te ministerstwo, powiedzmy, czy ten, ten centrum chorób zakaźnych, no to oni wyraźnie mówią, że to, żeby złapać COVID, no to trzeba siedzieć i rozmawiać ze sobą w odległości bliższej niż 2 metry, 1,80 m powiedzmy, że trzeba rozmawiać i przez co najmniej 15 minut, no i że trzeba, że ma być ten kontakt no, tak jak mówię, 15-minutowy, bez masek i dosyć blisko, tak, także to są te, statystyka na to mówi. Także to za dużo w niektórych stanach zabronili chodzić bez masek po ulicy. Ludzie, ludzie chodzą w parkach samotnie w maskach i tak dalej, i tak dalej. Zabraniają chodzenia na plaże, zabraniają wielu wychodzenia do parków i tak dalej, i tak dalej. A co jest bardziej mocne, co jest bardziej wydajne, no to, no to trzeba by było pomyśleć, że nawet jeżeli już, no to filtrowanie powietrza. Filtrowanie powietrza nie tylko na poziomie tam tego pokoju, ale całego budynku, czy nawet otwieranie okien. Otwieranie okien, przewiewanie, no ale politycy doszli do wniosku, że nawet na zewnątrz, na dworzu jest, trzeba nosić maskę. Także, że oni kompletnie nie rozumieją. Gdzie jest ta nauka w tym wszystkim? No nie ma nauki w tych wszystkich restrykcjach i ograniczeniach. Zamykanie krajowe, czy zamykanie szkół. To teraz te spotkania na świąteczne, na Thanksgiving, no ktoś może powiedzieć, że to faktycznie więcej, dlatego pozabraniali 10 osób, no ale 10 czy 9 czy 11, jaka to jest różnica. Lepiej jest, żeby starsi nie byli, tak? No ale młodsi Andrew Cuomo w Nowym Jorku na przykład, no to on ograniczył do 10 osób, no miał się spotkać ze swoją starszą matką i dwoma córkami, no to teraz ludzie wymusili na nim, żeby właśnie on się w ogóle nie spotykał. Czy to wszystko działa, tak? Czy to wszystko działa? Policja mówi wyraźnie, że nie chce, no i nie będzie wydawała mandatów. W Buffalo w Nowym Jorku, no to spotkała się grupa biznesmenów, spotkała się grupa ludzi prowadzących najróżniejsze interesy, no i rozmawiali, jak przetrwać ten panikę 19, ten COVID-19. Przyszło dwóch jakichś tam policjantów, sierżantów, przyszedł inspektor sanitarny. No to, żeby rozwalić te spotkanie, no to wzięli go jakoś, wygonili. Jakie będą konsekwencje? No mogą być ostre konsekwencje, albo będą finansowe i biznesmeni się poskładają.
w Nowym Jorku ortodoksyjni Żydzi zrobili ślub czy tam wesele, było około 8 tysięcy ludzi w synagodze, wszystko było pod radarem, wszystko było po cichu, nikt nic nie wiedział, cała synagoga jest obok straży pożarnej, zaproszenia, te przychodzenia, to wszystko było po prostu totalna konspiracja, nic nie wyszło na zewnątrz, nie było żadnych listów, e-maili i tak dalej. No i teraz Nowy Jork, po te 7 tysięcy ludzi tam było, Nowy Jork dał im karę $15,000 za to, że naruszyli przepisy sanitarno-epidemiologiczne. No ale ludzie szału dostają, tak? Ludzie szału dostają, a politycy dostają jeszcze większego szału. Jak powinni działać? No przede wszystkim od samego początku powinni znajdywać, wyłapywać tych, którzy mieli kontakty z chorymi. No i ten kontakt, te śledzenie tych kontaktów i kontaktowanie się z następnym kółeczkami chorych czy potencjalnych chorych, to nigdy nie było nie zrobione. Temperaturę, mierzenie temperatury codziennie przez większość ludzi też to nie było robione. Największe ryzyko na Thanksgiving czy ogólnie, to statystycznie wiadomo, to są ludzie po 70, ludzie po 80. Na te rodzinne spotkania właśnie bardzo często tak są, że cała rodzina się spotyka. No ale żeby zabraniać spotkań młodych rodzin z dziećmi, powiedzmy, kiedy szanse zachorowania są, no, albo śmierci są dużo niższe, no to jednak nie jest w porządku. No do tego, tak jak wspomniałem, otworzyć okna czy posiedzieć na zewnątrz, to zawsze jest możliwe. Jeden z dyrektorów jednego z uniwersytetów właśnie naskoczyli na niego, dlatego że on pojechał do Białego Domu w tym czasie, kiedy sędzina Amy Coney Barrett była zaprzysięgana, no i był bez maski. No i tam wielki szał w tych lewackich gazetach. No on prowadzi Uniwersytet Notre Dame, to jest katolicki uniwersytet, on jest księdzem. No i oczywiście lewactwo naskoczyło na niego, no i powiedzieli, że to jest skarma, właśnie, że przyszedł bez maski. No a prawda jest taka, że cały ten uniwersytet prowadził zajęcia w miarę normalnie, prowadził zajęcia, jak to jest możliwe w takich sytuacjach. No oczywiście, że były jakieś ograniczenia. Problem jest taki, że te szczepionki to też nic nie zrobią. Szczepionki dużo nie zrobią, bo jeżeli będzie 300 milionów ludzi zaszczepionych, no to milion ludzi i tak złapie chorobę, pomimo tego, że będą zaszczepieni. Jedna trzecia ludzi, którzy mieli szczepionki, ma dosyć spore reakcje, bo tam 10% dostaje wysokiej temperatury, 8% ma jakieś problemy z oddychaniem, tam 7% znowu coś jakieś irytacje, jakieś zmęczenia i tak dalej, także 1/3. Także część tych firm, które ma wprowadzać te szczepionki, przepraszam, no to mówi, że szczepionka, pierwsza szczepionka i później ma być po 28 dniach następna, no to obawiają się, że 1/3 w ogóle ludzi nie przyjdzie. Także co my tu udajemy? Co politycy udają? Politycy udają, że po prostu tymi rozkazami można to wszystko naprawić. No raczej nie. Raczej nie. Myślę, że zaszczepienie 300 milionów ludzi jest dużo gorsze niż zachorowanie miliona ludzi z samych siebie. No bo jednak przy 300 milionach zaszczepionych względem miliona chorych, no to jeżeli
jeżeli jest 1/3 ma reakcję, no to będzie około 100 milionów. Także to się wszystko rozniesie. No, po tym entuzjazmie szczepionek wszystko przypuszczalnie się uspokoi. No ale do czego to się sprowadza? Sprowadza się do tych polityków, sprowadza się do tej hipokryzji, że robią przepisy, regulacji i prawo dla wszystkich, ale nie dla nich. No i dla tych, to w zasadzie trzeba by było podwójne standardy, no to trzeba by było ich wywalać na pysk, tak? Także w Kalifornii, jeżeli głosowaliście na tych socjalistów, no to wywalić ich na pysk i zacząć wybierać normalnych, którzy nie będą szerokim pędzlem malowali tego, jak wszyscy ludzie mają się zachowywać, nawet w sytuacji tak krytycznej, jak ta pandemia, ta panika 19, to szkody narobiła straszne. No ale to ludzie robią tą szkodę. Teraz czekają jak zmiłowania tych szczepionek, ale te szczepionki to też dużo nie pomogą. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla wszystkich konserwatystów. Jeżeli głosowałeś na Republikanów, dziękuję bardzo, no to dosyć roztropny wybór. Jeżeli głosowałeś, czy głosowałaś na socjalistów, demokratów, no to, będziecie płakali, jednak wybór socjalistów nigdy się nie sprawdza. W Ameryce mówią, że socjalizm praktyczny nigdzie się nie udał, no bo socjaliści na całym świecie nie wiedzieli, jak to osiągnąć. Socjaliści w Ameryce mówią, że są mądrzejsi i że im się ten socjalizm uda. No ale jeżeli wierzycie w to, że socjalizm się w Ameryce uda, no to za parę lat będzie płacz i zgrzytanie zębów, no i tragedia dla całego narodu. Zdrowia!